Hej, cześć, witam serdecznie w Hearthstone'ie, ja jestem Arkadiusz, lecimy z kolejnym deckiem, który dzisiaj będzie Paladyn. Paladyn oparty na czym? Paladyn oparty na tym. Dar mocy dwukrotnie, jak wiemy, daje on stronnikowi plus 3 do ataku. Giermek Argentu, jako jedyna karta za 1, jest całkiem w porządku. 1-1-1, ale ma tą boską tarczę. Grupiański sierżant do bufowania, majtek z południowych mórz, jak wiemy, w momencie, kiedy mamy broń, on posiada szarże, potrafi za 2 uderzyć. Całkiem spoko. Trendowaty gnom, który zadaje 2 punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. Równość zmieniająca wszystkich zdrowie na 1. Ekranowy minibot 2-2-2, ale posiada tą boską tarczę. Całkiem sympatyczna karta. Mistrz miecznictwa. Na koniec twojej tury daj innemu losowemu przyjaznemu stronnikowi plus 1 do ataku. Całkiem w porządku buff. Nożownik, jak wiemy, rzuca sobie nożami w momencie wystawienia karty. Zbieracz łupów dobiera nam kartę. Miecz Sprawiedliwości. Gdy przyzywasz stronnika, daj mu plus 1, plus 1. Zaś miecz traci 1 punkt wytrzymałości. Czyli w momencie, kiedy wystawimy sobie 5 łebków, będziemy mieli plus 1, plus 1. Boska łaska. Dobieraj karty tak długo, aż będziesz mieć ich tyle, co przeciwnik. Okej, całkiem w porządku. Werbunek. Przyzywa nam 3 rekrutów srebrnej dłoni. Treser rumaków daje plus 1 wszystkim rekrutom srebrnej dłoni. Czyli jakby nie patrzeć, się z tym dobrze kombi. Srebrytowy czempion jako nasza broń, konsekracja jako obszarowy czar zadający 2 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom, młot gniewu zadający 3 punkty obrażeń i ochydziarz jako bonus, który pozwoli nam w jednej turze nie pozwolić przeciwnikowi rzucić zaklęcia. To znaczy może ją rzucić, ale będzie to kosztować go 5 kryształów więcej. No więc sprawdźmy sobie ten deck, jak on się przedstawia i prezentuje. Wbijemy za chwilę na arenę, właściwie nie tyle co na arenę, tylko na, no, wiadomo, na pole bitwy. Dobra, kogo nam dobierze, kogo nam tutaj wylosowało? Dobra, mamy szamana. Kontra! Trall! Za zgładziciela! Mamy miecz sprawiedliwości, mamy równość i mamy dar mocy. Dobra, wyrzućmy sobie ten miecz sprawiedliwości i równość. Zostawmy sobie dar mocy, który doda nam 3 punkty. Okej, okay. No nie są to za różowe karty na dzień dobry, ale nie możemy, nie mamy prawa narzekać. Tego zostawimy sobie na czarną godzinę, on się potrafi te 2 punkty pojawiające się znikąd potrafią się przydać. Okej, okay. Używa sobie monety i jedzie z totemicznym golemem, a nie jest to jakoś super opcja dla mnie. W takim razie my sobie polecimy tym panem. Oczywiście, jeżeli by nam się udało, a uda na pewno, bo on ma tylko 1 życia, chyba że nie będzie nas atakował, no to wtedy lipa, ale i tak go zniszczymy. Dobra, tak, taki myk. No to my sobie przyjdziemy 3 naszych zawodników. Zaatakujemy klienta za 1. No i zobaczmy, co on wymyśli. Może będzie się czymś zasłaniał. Moje wierzchowce rzadko wybuchają. Dobra, coś mi tutaj dodało. Chciałbym zobaczyć, co. Ujawnij stronnika z każdej talii, jeśli twój kosztuje więcej. Otrzymuje plus 1. Okej. Okay. Skoro tak, my tutaj mamy tych 2 bonusów. Dodatkowo możemy sobie skupować tego pana. Do walki! No i możemy sobie jeszcze wezwać naszego pomocnika w postaci naszego rekruta srebrnej dłoni. Mamy tutaj oczywiście na czarną godzinę dodatkowo jeszcze jednego majtka. Okej. Okay. Się decyduje na coś takiego. No my możemy teoretycznie to... Możemy to teoretycznie rozbić tak naprawdę. Zobaczmy, jak to się ułoży. Dobra. Bijemy w ten sposób. Cały czas mamy jeszcze jednego nożownika i jednego majtka. Mamy broń, także jesteśmy tutaj troszeczkę na pozycji. Co on wymyśli? Wezwanie totemu, okej. Okay. Niestety totem, który będzie nas blokował. Ale to nic. Zaatakujemy go sobie za 1.
Postawimy sobie naszego nożownika. Przyzwiemy trzech rekrutów dodatkowo. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Zabijemy mu tutaj jeszcze bezpośrednio. No i dobra, ściągnęliśmy go do 13 życia w turze 6. Całkiem sympatycznie to się ułożyło, tylko on teraz pewnie coś obszarowego łyknie. Będę mocno zdziwiony. Prawda jest moją tarczą. Decyduję się na pana z prowokacją. No dobra, skoro on się decyduje na pana z prowokacją, to my sobie zrobimy taki mod. Czekam na rozkaz. Zbijemy go i wejdziemy mu dalej za. Do walki! Do walki! Za sprawiedliwość! Gotowe! No dobra, ta gra można powiedzieć zdecydowanie była tutaj ułożona pode mnie. A raczej nie ogarnął tematu w ogóle. Nie miał po prostu prawdopodobnie kart, żeby się wystawić. Próbował się bronić, ale już za wiele to nie zdziała. Jeszcze dociągnie sobie kartę na koniec tury, bardzo proszę. On już wie. Okej, udało nam się ten mecz w miarę dobrym stylu wygrać. Dobra, zobaczmy sobie następny. Jak widać, deck też się dobrze sprawuje. W momencie, jak wystawiamy sobie tych nożowników i dostaniemy dodatkowo na rękę wezwanie tych trzech rekrutów, no to to jest pozamiatane. Mamy dwóch tych nożowników, to 6 damage'u od razu wchodzi na stół. Znikąd, można powiedzieć, tak? Uter! Kontra! Valera, lecimy. Mamy panią Łok. Dobra, mamy tutaj sobie dodatkowo jeszcze równość, miecz sprawiedliwości, który odrzucimy. Zostawimy, odrzucimy. Zostawimy sobie Majtka i ekranowego minibota. Mamy tresera rumaków i zbieracza łupu dodatkowo, czyli całkiem sympatyczna ręka jak na start. Będzie skarbą dla ryb. Okej. To my sobie od razu może polecimy z minibotem. Tutaj coś ma. Za każdym razem, gdy wyposażysz bohatera w broń, daje jej plus 1 do ataku. No dobra. Czyli można powiedzieć, że nas tutaj zgładzi w tym momencie. Przyzwę sobie broń, nas zaatakuje. Tym nas zaatakuje jest po krzyku. Ale w momencie, kiedy tak zrobi, będzie mieć 0 punktów. 0 kryształów. Decyduje się jednak niszczyć bezpośrednio nas. Okej. Ma do tego pełne prawo. My otrzymaliśmy taki bonus. No i proszę bardzo, mamy po raz kolejny ten werbunek, który da nam trzech pomocników. Można by było później wystawić tresera rumaków, no i mieliby 2-2-2-2. Czyli to już by była też spoko opcja. Co zrobi Valera teraz? Valera rozkmina. Okej, ma Majtka. No nie wiem, z kim będę tego Majtka atakował. To nasze miasto, frajerze. No właśnie, spadaj. Dobrze, decyduję się zaatakować tutaj. To by było na tyle w temacie. Okej. Czekam na rozkaz. My sobie zrobimy taki myk. Za sprawiedliwość. Zostawiamy sobie jednego bandytę nieskornych. 1-2-1. Też spoko karta, w sumie tym bardziej, że jest przywoływana przez tego herszta, czy tam nie wiem, jak to jest tam, który jest cały. Tutaj jest kombinacja alwejska, będzie nam wbijał za 6. Spoko. My sobie tutaj stuningujemy naszych bohaterów. Dodatkowo wystawimy sobie tego pana. Do walki! Do walki! Za sprawiedliwość! Zbijemy jej życia, żeby nie czuła się zbyt pewnie.
Następna tura. W następnej turze proponuję wystawić sobie ochydziarza. Tutaj pewnie zaraz polecą te ostrza, wachlarz ostrzy, czy jak to się tam ładnie nazywa. Nas tutaj troszeczkę poturbuje. Ostrze skrytobójcy. Ok. No, koncentruje się bezpośrednio na nas. Nie jest to jakaś wyborna opcja. Dobra, lećmy z tym ochydziarzem. Tarza do walki! Za sprawiedliwość! Gotowe! Ma 3 ataku na stole, my mamy troszeczkę więcej, w gruncie rzeczy aż 11. Czyli jeżeli się teraz zastanowi... Okej. Okay. Czy będzie jakiś pirat? No, niestety będzie. No dobra. W gruncie rzeczy byliśmy na to przygotowani. Zróbmy sobie taki mail. Zabijmy sobie tego pana. Stawmy sobie nożownika. To jabłko na swojej głowie! Zbliżmy to. Wejdźmy tutaj panu za ile możemy. No i teraz decyzja. Co zrobi? 10 do 9 w życiu. Atakuje bezpośrednio mnie. Plus. Wybiera kart. No dobra, no to to jest chyba pogrzeb w takim razie w tym momencie. Już raczej nic nie wymyśli. No jak widać, druga walka, udało się nam to wszystko ogarnąć w tej samej turze co pierwszą, czyli 6. Właściwie to na początku 7. Dobra, lećmy sobie teraz ranking dla odmiany. Naszym paladynem OP Paladyn. Chociaż OP do dużo mu brakuje. Ale wydaje mi się, że deck nie jest złożony z drogich kart, więc można sobie też również tym powalczyć. Nie ma specjalnie jakichś ani legend, no jest ochydziarz. Ochydziarz, jak wiemy, jest z przygody jako bonus. Dobra, mamy czarnoksiężnika. Czarnoksiężnika na rankiedzie. No dobra, mamy konsekrację, mamy równość. To na razie sobie odpuścimy, zostawimy sobie majtka. Może dojdzie nam jakiś... No dobra, mamy jeden miecz sprawiedliwości. Miecz sprawiedliwości w momencie, kiedy mamy wystawionego... wystawiamy postać, jak wiemy, dodaje nam jeden. No i mamy drugi miecz. To by było niegłupie. Wstawić miecz sprawiedliwości i od razu wrzucić gościa z szarżą. To by miał wtedy 3-2, tak? No to wygląda. Dobra, weźmy sobie naszego pomocnika. Zostawimy go sobie na czarną godzinę, ten miecz sprawiedliwości bardziej. Weźmiemy sobie teraz... Przyzwiemy 3 rekrutów. Czekam na ruszkę! Za sprawiedliwość! Że też widać, kompletuje karty, więc za chwilę nas pewnie czymś zaskoczy. Czyżby jakieś prowo wyleciało teraz? Pewnie tak. Trzech pochlików. No dobra. Możemy go sobie spokojnie dziabnąć w taki sposób, że... Chodźmy sobie tu. Do walki! Do walki! Niestety dwóch mu przywołamy, no ale takie życie. Do walki! Do walki! Za sprawiedliwość! Do walki! Mamy to w ten sposób. I dodatkowo jeszcze wejdziemy. O. Okej. Okay. Nasz mistrz miecznictwa dodaje nam jeden do ataku pod koniec naszej tury. Okej, okay, lecą czary. No i spoko. Skoro lecą czary, to my sobie teraz zrobimy mały change. Będziemy sobie buffować naszych tutaj rekrutów srebrnej dłoni, a może pojawi się ten zawodnik, który dodaje im jeszcze 1-1. No i będziemy mieli komplet. Taki combo. Miałbym dwóch tych zawodników, to wstawiłbym ich do talii. Nie ma tylko jednego niestety. Okej, on zostawił sobie takiego zawodnika. No cały czas będziemy jednak uparcie trzymać się taktyki.
No i dobra, mamy teraz kilka możliwości. Na pewno trzeba będzie wystawić trendowatego gnoma, który zada 2 punkty obrażeń w momencie, kiedy zginie. Tego zniszczymy mu dzięki darowi mocy. Wszyscy z... O, mamy jeszcze Tessera, bardzo dobrze. To dobra, to po kolei. Najpierw to, potem to, potem to, potem to. Okay. Mamy konsekrację, ale tutaj myślałem, że to będzie może jakiś taki, kurczę, zolok. Nie bardzo widać, nic nie ma na stole. Masa kart na ręku, aż 9. Mam nadzieję, że nie ma jeszcze raz tego czaru, bo będzie trochę słabo. Lewitujący obserwator otrzymuje plus 2, plus 2. No dobra. Ach, niedobrze. Niestety miał. No trudno, takie rzeczy się zdarzają. Zmieńmy sobie to na 1. Zróbmy konsekrację. On i tak tutaj dużo kart stracił. Niemniej jednak my również. Ale już wiemy, że nie ma tych obszarowych czarów, także jest ok. Leczone. Plus. Smokowiec, który jeszcze mu dobierze kartę. Mamy Giermka, dobra, przyzwiemy sobie to, przyzwiemy sobie to i to. Czekam na rozkaz. Do walki! On tu ma wejścia za 7 i tak będzie, spodziewam się, niższy naszego nożownika na początku. Oj. Wyborze. Nie jest to jakaś super opcja. Będziemy musieli się przez niego jakoś przebić. A jak wiemy... Moja tarcza za Argus! Okej, wszystko sobie ufortyfikował. No to tutaj będzie ciężko raczej cokolwiek wymyśleć. To już tam specjalnie nie da. No i trudno. Deck jest naprawdę w porządku. Można tym deckiem sobie spokojnie daleko zajść. To tyle, że akurat ułożyło się jak się ułożyło. Nie każdą grę można wygrać. Jest oczywista sprawa. Bardziej to są karty, czyli czynnik losowości tutaj jest wpisany jakby w grę. Okej, okay. Ja jestem Arkadiusz. W takim razie już można pomału zacząć się żegnać, bo to nic wielkiego z tego nie będzie. Deck Paladyna wydaje mi się w porządku. Ja tutaj będę sobie starał dopracować te deki jeszcze już wkrótce. Oczywiście liczę na komentarze, co mogłem zrobić lepiej, co mogłem zrobić gorzej, co zmienić, co dodać, co ująć. I jeżeli odcinek się podobał, zostaw kciuk w górę naturalnie, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Tymczasem ja się żegnam, jestem Arkadiusz i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Hearthstone'a i do kolejnych deków. Trzymaj się ciepło, cześć.